Uszkodziłeś samochód? Towarzystwo wypłaciło za niskie odszkodowanie. Lift Investment. Profesjonalna wycena szkód rzeczowych. Nasi eksperci sprawdzą Twój kosztorys i wywalczą dla Ciebie dodatkowe odszkodowanie. Lift Investment. Częstochowa, ulica Dekabrystów 41B. www.liftinvestment.pl. Betar Sparta Wrocław bezlitosna dla Forber Włókniarza. Kuba, przyznaj szczerze, spodziewałeś się, że aż tak rozgromicie Częstochowian? Różnica 22 punktów, no robi to wrażenie. Nie, spodziewaliśmy się ciężkiego spotkania i powiem szczerze, że nawet tam ten wynik to gdzieś tam, jak podczasem na tablicę czasami to gdzieś tam wiedziałem, ale skupialiśmy się na każdym kolejnym biegu, ruszyliśmy dobrze w zawody i staraliśmy się, motywowaliśmy się, żeby sobie po prostu tą sprawę załatwić dużo wcześniej, a nie stresować się na koniec, żeby już tego ostatnim biegu jechać sobie z przyjemnością, z mniejszym ciężarem gatunkowym. Spodziewaliśmy się i zawsze się spodziewamy, żadnego rywala nie lekceważymy i... cieszymy się, że nam to przyszło łatwiej niż ciężej. Wiadomo, że się fajniej, łatwiej wygrywa niż ciężej, ale mówię, każdy kolejny rywal dla nas będzie traktowany bardzo poważnie i z pełnym skupieniem. Zamknąłeś, można powiedzieć, usta tym malkontentom z początku sezonu, którzy mówili, że będziesz tutaj wjeżdżał do jednego biegu, góra dwóch. Tymczasem no dzisiaj to byłeś prawdziwym liderem i czy to Lorne Madsen, czy wtedy Lindgren, dla nikogo nie miałeś litości. No mówię, nie popadajmy w furoptymizm. Mam nadzieję, że tak będzie to cały czas, a tymi ludźmi się po prostu nie przejmuję. Ja mówię, biorę do serca opinię ludzi, którzy coś w życiu osiągnęli, którzy są mi bliscy, mówię, gimbaz jest sprzed komputera, nie będę się takimi tekstami przejmował, jak ludzie mają jakieś kompleksy, to nie sobie załatwię w własnym gronie, a ja się cieszę z takiego życia, jakie prowadzę, z tego, że jeżdżę na żużlu i dla mnie nie jest ujmą przywozić zerę w Ekstralidze, bo to jest najwyższa liga świata. I zdaję sobie sprawę, że wysoki poziom. Mam respekt do zawodników, którzy tu startują, mam respekt do tej ligi, więc dla mnie to nie jest wcale, mówię, ujma, więc ja się nie przyjmuję takimi opiniami. Tak na koniec jeszcze, wynik jest bardzo wysoki, ale pojedyncze wyścigi chyba całkiem fajne. To nie było nudne spotkanie, jak ty to zaniasz? Tak, myślę, że się mogło podobać. Przynajmniej z mojej perspektywy coś się działo. Parę biegów też widziałem, też się działo i zawsze tu się będzie działo na wrocławskim torze. Staramy się przygotować ten tor tak, żeby on właśnie stwarzał dużo walki, jest on duży, szeroki i uważam, że jest świetny do ścigania. Zresztą to statystyki też potwierdzają, więc super, oby tak dalej. Dzięki bardzo, tyle Kuba Jamruk, zdobywca 11 punktów, a Włókniarz przegrywa dzisiaj 34-56.